Dobry wieczór, Dializiaki. Ten film jest skierowany przede wszystkim do osób, które nagle znalazły się w sytuacji, że muszą podjąć dializoterapię i nie mają może jeszcze takiej świadomości, co warto jest mieć w domu. I ja Wam dzisiaj te rzeczy pokażę. Tak na szybko przygotowałam sobie to, co moim zdaniem jest najpotrzebniejsze. I możecie sobie pomyśleć, że to jest logiczne, że każdy będzie takie rzeczy miał w domu, ale nie do końca. Ja dużo musiałam kupić, bo jedyna rzecz, którą rzeczywiście miałam, no to był ciśnieniomierz, nic poza tym. No tak. Dializowani często muszą sprawdzać, czy nie mają podwyższonej temperatury, więc ja oczywiście idę na łatwiznę, ale to też się dość dobrze sprawdza. Takim samym aparatem, tym termometrem na podczerwień sprawdza, o, 37,1. Sprawdza się temperaturę na stacji dializ. Ja również często sprawdzam sobie temperaturę na przetoce, żeby wiedzieć, czy jest wszystko w porządku. I teraz musicie wiedzieć o tym, że skóra na przetoce, znaczy właściwie ta cała okolica, ona będzie zawsze o kilka, jakaś taka będzie różnica, że będzie więcej, będzie cieplejsza. I to jest jak najbardziej normalne. Co powinno Was zaniepokoić, to to, że już dotykając ręką czujecie, że to jest takie mega, mega gorące. Wtedy sprawdzacie, czy skóra nie jest czerwona. I to jest już dla Was znak, że trzeba zadzwonić na stację dializ, skonsultować się z lekarzem i zobaczyć, co trzeba z tym zrobić. Kolejna rzecz. My w przypadku, bo ja się dializuję poprzez przetokę, więc teraz będę mówić o tym. W braku laku kupiłam takie plastry, ponieważ mam utulenie na te, które są w zestawach, które ma moja stacja dializ. Ja potrzebuję coś, co mnie nie utula, bo miałam duży problem z przetoką, kiedy mi to uczulało, ja sobie pozwalałam na to, żeby mi te plastry były przyklejane, bo jakby nie wpadłam na to, że w sumie mogę sobie kupić inne, to tam się ciągle coś działo. Doszło już do tego, że mi się wprost sączyła surowica z przetoki, a to jest no, niebezpieczne. To jest otwarta skóra, bardzo cienka jest skóra na przetoce, także dlatego trzeba tak uważać, żeby o coś jej nie obetrzeć jakoś. No, mówiłam Wam w poprzednim filmie o przetoce, który był niekompletny, już mi się wszystko wyjaśniło dzięki Sylwii oddziałowej, która jest na tyle kochana, że poświęca swój czas na to, żeby przesłuchać moje filmy i zawsze mi podpowie, czy powiedziałam o czymś źle, czy na przykład w nieprawidłowy sposób coś sformułowałam, albo o czymś zapomniałam. To jest nieoceniona pomoc i wow, że jej się chce. Sylwia, dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że uda mi się moją głową ogarnąć to, żeby Wam brakujące wiadomości na temat przetoki dopowiedzieć. Ale ja wiedziałam, że o czymś zapomniałam, bo cały czas mnie mózg swędział i wiedziałam, że to tak będzie. No więc, o co chodzi z plastrami? Często zdarza się tak. Ja pokazuję te, to są takie zwykłe plastry. O, coś takiego. To kosztuje z 5 zł w Lidlu. Powiem Wam tak. Na ten moment dla mnie ok, bo nie uczulają mnie, natomiast one nie są zbyt mocne, więc jakby mam do nich ograniczone zaufanie i wychodząc z dializy doklejam to sobie jeszcze takim, o, taki ten nie uczula raczej nikogo, bo to jest plaster papierowy, taki z metra, jak to się mówi. W każdej aptece to mają. Warto to mieć swoje, bo wiecie co? Zdarzyło mi się, że pielęgniarka mi zaproponowała taki plaster. Tylko, że on po pierwsze nie był w tym opakowaniu, tak bez tego był po prostu i był po prostu wyjęty z kieszeni i tak jakby ten pierwszy moment ja zawsze odrywam, tak, żeby to był świeży plasterek, jak najczystszy, tamten był z papruchami, także nie skorzystałam z tej opcji i te plastry, które są nam przyklejane po dializie, bardzo często zostawiają taki klej. Ciężko jest to domyć, a nie wolno nam szorować przetoki żadną gąbką, więc ja się wzięłam na sposób
Widzicie to? To jest zwykła sól fizjologiczna, taka, którą używam do nebulizatora, jak mam jakiś problem z katarem czy z zatokami. I to wpadłam na to podczas, nie wiem, może niektórzy z Was, którzy mnie już na stałe oglądają, to wiecie, że niedawno, jakoś w maju, zcięłam sobie tutaj obcisk palca. I tutaj przeszło bardzo dużo opieki nad tym palcem, no bo to się tam dość głęboko ścięło i codziennie zmieniałam plastry. Stosowałam taki plaster, to Wam go za chwilę chyba pokażę. A jeśli nie, to taki hydrożelowy, idealny, bo tam żadne bakterie mi nie właziły. Brałam też antybiotyk, to jest bardzo ważne, jak się gdzieś skaleczycie, czy coś się Wam stanie takiego niecodziennego, to warto przeleczyć to antybiotykiem. Jakieś jedną, dwie tabletki i to wystarczy, żeby tam się jakiekolwiek zakażenie nie stało, bo dlaczego o tym mówię? My co drugi dzień jesteśmy w szpitalu, szpital jest skupiskiem różnych ludzi, no nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, nie można nam zapewnić dializy, jakby wiecie, w izolatce, gdzie będziemy tylko my. Także musimy o tym też my myśleć. Ja zawsze się upominam, ale lekarze nigdy mi nie odmawiają, zawsze mówią, że to ma sens. Także okej. I teraz te plastry, które tak nie chcą schodzić. Kiedyś, na samym początku, jak ja miałam tutaj cewnik, to jeszcze gorzej było z tymi plastrami od cewnika. Ja mam wrażenie, że one, może przez to, że skóra tutaj jest troszeczkę inna niż skóra na ręce, tak jakby tutaj, pół zwłaszcza, było bardzo delikatnie i ciężko było to domyć. Więc wiecie, szorowanie, a tam nie można zamoczyć tego opatrunku, bo cewnika nie wolno zamoczyć. Więc ja się ratowałam tak zwaną benzyną apteczną. Ale problem polegał na tym, że po pierwsze, ona nie była wszędzie dostępna. Nie można było jej transportować, mogły ją dostarczać na zamówienie tylko apteki. I ona też nie była zbyt tania. A to bardzo ładnie schodzi od tego plaster i ten klej. Dodatkowo Wam powiem, jak się gdzieś skaleczycie, jesteście zaplajstrowani i na przykład chcecie to oderwać, ale nie chcecie tego oderwać z raną, to też się świetnie mi sprawdzało, bo ja sobie to tym polewałam, chwileczkę trzeba odczekać i wtedy to świetnie schodzi, że jakby nie podrażniacie tej rany, że ona ma szansę się goić, bo jeżeli tak na chama zerwie plaster z rany, no to od nowa, ciągle od nowa się ta skóra musi twarzać. A tutaj bardzo ładnie, ja się na tym moim palcu nauczyłam bardzo dużo i potrzebne było, żebym się tak przecięła. Dobrze, o czym ja jeszcze chciałam powiedzieć? Dobra, to za chwilę. To, ja już to Wam też pokazywałam. To jest bardzo, bardzo mi przydatne, bo ja sobie tutaj wkładam wszystkie tabletki i widzicie, no mamy dni tygodnia, więc dni, kiedy jest dializa, to tych tabletek jest tu więcej, no bo po dializie trzeba wziąć witaminy z grupy B, ja biorę jeszcze witaminę D. Wszyscy bierzemy witaminę D aktywną, bo nasze nerki nie produkują, znaczy nie są w stanie, bo witamina D przyswajana przez organizm zdrowy jest aktywowana w nerkach w wątrobie. U nas to nie zadziała, bo nasze nerki nie są w stanie jej zaktywować, więc dlatego my musimy przyjmować jakiś preparat aktywny witaminy D. To był swego czasu alfadiol, teraz są jakieś inne zamienniki, ale to wy wiecie, bo to są leki stałe, które dializowani mają przepisywane na stałe. Także ten gadżet bardzo mi się sprawdza. Ja nawet właśnie sobie tak wyciągam to i biorę ze sobą na dializę, więc jak skończę i już jestem zatamowana, to wtedy sobie biorę te leki. Zanim ja dojadę do domu, to mija jeszcze czasami pół godziny, czasem godzina. No różnie to jest. Czasami jestem w 15 minut w domu, ale na to nie ma wpływu. Natomiast dużo lepiej się czuję, jak wezmę te tabletki już tam, niż kiedy czekałam, aż dojadę do domu. Wtedy ja w domu, wiadomo, oczywiście rozproszę, bo coś trzeba ogarnąć, coś trzeba zrobić i wtedy to tak dłużej trwało. A tu im szybciej sobie wyrównamy poziom tych witamin, które wypłukuje nam dializa do zera, tym lepiej dla nas. I co ja tutaj jeszcze Wam, kochani, dzisiaj pokażę? Nie śmiejecie się, ale kiedyś jeszcze, jak było w Polsce Tesco, to udało mi się kupić taką apteczkę. I czy ja w niej trzymam leki? Oczywiście, że nie, leki trzymam zupełnie gdzie indziej. Ale już Wam pokazuję. To
Jest mój tak zwany travel kit. Ja dużo jestem w trasie, ostatnio troszkę mniej, ale ogólnie moje życie polegało zawsze na życiu na walizkach, co rób gdzieś. Więc to jest taki mój zestaw ratunkowy, w którym mam zawsze te takie, widzicie. To są chusteczki antybakteryjne z antybiotykami. Plaster ze spongostanem, gdyby coś działo się z przetopą. Chusteczki do przecierania przetoki do dezynfekcji. Kilka sztuk. Kolejny plaster z spongostanem. Ja jeden za chwilę poświęcę, żeby wam pokazać, jak on w środku wygląda. I też takie mniejsze, zwykłe, kupione w aptece z różnymi tymi, bo cokolwiek się zatnie, czy no, gdzieś jest jakieś krwawienie, trzeba to w ogóle nie ma opcji, że jak kiedyś, jak się nie dializowaliście, że a, to trzeba to oczyścić i można z tym latać, niech to ma powietrze i będzie się szybciej goiło. U nas to już jest kolejne źródło, dzięki któremu możemy nabawić się zakażenia i trzeba o tym myśleć. I to jest mega poręczne. Ja sama nie wiem, skąd ja to mam w ogóle. Co? Czy to nie jest z jakiegoś glukometra, od jakichś pasków? Nie pamiętam. W każdym razie bardzo poręczne. Pakowałam tylko to, co potrzebuję, tak na szybko i zawsze ta przetoka jest ogarnięta. Kolejna rzecz, znowu plaster, mocniejszy, też papierowy, który mnie nie uczula, bo czasami może się zdarzyć tak, że przetoka zacznie nam krwawić. To nawet nie wiadomo czemu, no, coś tam się odklei czy coś i trzeba zmienić opatrunek. Też zawsze warto to w domu mieć. Antybiotyk. Ja mam dalancin C. Generalnie nie bierzemy antybiotyku bez lekarza, ale warto go mieć. I wtedy konsultujemy, jak się coś dzieje z przetoką, na przykład jest właśnie w niej bardzo wysoka temperatura, źle się czujecie, jest czerwona, to jest szybka pomoc, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Sami nie bierzemy. To na bank. Kolejne rzeczy, oczywiście do tej przetoki, no to są jakieś jałowe te takie podkłady. Teraz ja, stąd ja to mam, no ja tego nie kupiłam. Ja to zazwyczaj dostaję od pielęgniarek w momencie, kiedy, bo to jest połączone jeszcze z tym takim zestawem startowym, który nas podczas dializy obowiązuje, w sensie, że tamtym nas, no, wiecie, przyklejają nam to wszystko, jak już te igły są założone. I jak to im zostaje, one by to musiały i tak wyrzucić, to one mi to dają, to jest jałowe, zabezpieczone, nie otwarte. Jak coś jest otwarte, to już nie jest jałowe, ja tego już nie użyję. One również. Więc mam tego troszeczkę i warto to mieć. Jak wam proponują, to bierzcie, bo to się przydaje, bo to na przykład to niebieskie, to jest cerata i ta cerata, tutaj mam jedną, o, po to, żeby poświęcić, a żeby wam pokazać. To jest ta cerata, którą macie podczas dializy, nie? Ona jest położona tak, że jakby wam tutaj przebiło krew, to nie pobrudzicie czegoś. To jest taka fajna rzecz. Warto ją mieć właśnie też w podróży, że jak się coś dzieje, jakieś jest podkrwawienie czy co, sobie to podłożycie, bo to jest do tego właśnie przeznaczone, żeby ochronić odzież, czy w ogóle to gdziekolwiek. Tak to się przydaje po prostu. No i co? O, w ostatnim filmie mówiłam wam o przetoce, a to jest ten stetoskop. Tam nie będę się bawić lekarza, ale o, tak. Wykładam i słyszę bardzo duży szum. Ja mam tak, że moja przetoka od samego początku była taka, no, bardzo głośna, bzycząca osa. Na początku moje koty również. I były, jakby to powiedzieć, no jak to powiedzieć, zainteresowane tym, co tam jest, bo to na początku miałam tą przetokę malutką i to wyglądało jak taka mała pszczoła, jakby mi tam była zaszyta i to tak buzowało. Przetoka masz umieć i na początku sprawdzałam to tym. Jak ktoś ma płaską przetokę, to też to się świetnie sprawdza, ale czy ja to koniecznie potrzebowałam? Chyba nie. To taka trochę moja nadgorliwość była na początku wywołana jakimś strachem, bo ja się bardzo bałam o tą przetokę, czy na początku, że ona stanie, czy coś. No,
Brałam do serca to wszystko, przed czym przestrzegali, a wiecie, że w dializoterapii bardzo ważne jest to, żeby zawsze zakładać najgorsze, bo wtedy jest jakby to dla nas bezpieczne. Co ja tu mam jeszcze? No, no gazy też się zawsze przydaje, no bo różnie może być. Ciśnieniomierz, to jest rzecz niezbędna. To jest rzecz niezbędna dla każdej jednej osoby dializowanej. Ja wiem, że dzisiaj, kiedy mamy w tych wszystkich supermarketach pełno takich sprzętów, bo co jakiś czas jakieś tam medyczne rzeczy wrzucają i sprzedają w fajnych cenach, ale głównie starsi ludzie kupują ciśnieniomierze. Natomiast my musimy mieć ciśnieniomierz, bo musimy kontrolować ciśnienie. Nieważne, że bierzemy leki, tak jak nam lekarz kazał, no i tak musimy sobie to kontrolować. Zwłaszcza jak przychodzimy z dializy i na przykład no nagle robi nam się słabo. My musimy wiedzieć, jakie mamy ciśnienie. Musimy wiedzieć, co robić. Pierwsze co, jak zadzwonimy, czy na pogotowie, czy gdzieś do lekarza, czy coś, to on się nas będzie pytał, jakie mamy ciśnienie, czy ciśnienie nasze jest w normie. No i warto to wiedzieć. Tu oczywiście dalej mam plastry. To są plastry do cewnika na 100%. Ja je mam w ogóle od Ani z UK. I ja ich nie zużyłam. Może oddam jegoś i na przykład czy coś, bo ja nie mam cewnika. Odpukać na razie go nie planuję mieć. Więc tak to wygląda. Mam też takie gaziki, ja na to mówię guziki. To jest świetne do tamowania przytoki. Jeżeli zdarzy się, że ona przecieka, że tam trzeba zmienić plastry, umyć, no to wiadomo, w tym momencie odczepujemy ten taki kawałek krwi, która zdążyła już skrzepnąć i czymś to trzeba, najlepiej czymś jałowym. No i co, i dalej mam jeszcze więcej plastrów, jeszcze znowu te plastry, ale o właśnie, to miałam Wam poświęcić takiego. Pokażę Wam, co to jest plaster ze spongostanem. Nie śmiejcie się ci, którzy już wiecie i ja to bardziej kieruję do osób świeżutkich, bo ostatnio dużo Was jest. To wygląda niby jakby zwykły plaster, prawda? Ale nie, to nie jest zwykły plaster. W momencie, kiedy tutaj on zostaje przyklejony na dziurkę po wkłuciu od dializy, od przetoki, to ten kwadracik to jest taka gąbka. Z angielskiego spongostan. Sponge to gąbka. To się tak nakłada i gdyby było jakieś przeciekanie, takie delikatne, ja nie mówię o tym, że leci ciurkiem, ale to bardzo się sprawdza, bo to w jakiś sposób raz, że absorbuje tą krew, jest w stanie nasiąknąć bardzo i zatrzymać to, to jeszcze to ma taki jakby, jak to jest dobrze założone, tak? No, pielęgniarki umieją to dobrze założyć, to jest taki dodatkowy pressing, że jest takie zabezpieczenie. No, jak to używam, to jeszcze spod tego nie udało mi się zrobić krwawienia, żebym musiała się cofać, żeby trzeba było mi nakładać nowiutki ten opatrunek. Dobra, no to tutaj w tym jest wszystko, co ja jeszcze chciałam. Aha, że jeszcze taką rzecz, co każdy powinien mieć w apteczce. W razie jakby trzeba było się na szybko obandażować, zwłaszcza jak macie cewnik i coś się stanie takiego, że on się przesunie, wysunie i trzeba dojechać na stację dializ, to się bardzo przydawało, żeby go zabezpieczyć i ja go nawet do głowy miałam przebandażowany, żeby go nie zgubić po drodze. Bo pamiętam, że wtedy wzywałam taksówkę i szybko jechałam. Mi się wykrwawiła. No, nie polecam myć podłogi bardzo szybko przed wyjściem na dializę w pośpiechu, bo to się może źle skończyć. Także to tak pokrótce jest to, co każdy dializowany powinien mieć w domu. No może za wyjątkiem tego stetoskopu, bo ja tu trochę przesadziłam, pochwalałam. Ale te rzeczy naprawdę się przydają. Jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł, co jeszcze powinno być, a czego ja na przykład nie mam, na co ja nie wpadłam, bo wiecie, ja ten kanał prowadzę w taki sposób. Ja nie jestem lekarzem ani specjalistą, ale wszystko, co tutaj do Was mówię, to znaczy, że ja to przeżyłam na sobie.
Bo tylko wtedy jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje słowa, jeżeli ja wiem na pewno co i jak. Jeżeli ja czegoś nie wiem, to albo się pytam was, albo się pytam lekarzy, albo innych dializowanych. No przeróżnie to wygląda. Nigdy nie będę mówić, że wiem wszystko i wiem na pewno, dopóki czegoś sama nie przetestowałam na sobie. No sami wiecie, jeżeli mnie oglądacie czy słuchacie mojego podcastu, ja zawsze podkreślam, że ja tego nie przeżyłam, ale słyszałam, że. I myślę, że warto tak mówić, bo nie można się tak porównywać jeden do jednego, bo każda sytuacja jest inna. Także dla naszego bezpieczeństwa te rzeczy powinniśmy mieć. Ja nie mówię, że trzeba z tą taką skrzynią jeździć wszędzie, bo wiecie, no właśnie to jest taki bardzo essential kit, że tu są te plastry. I te takie do zdezynfekowania. To jest mega ważne, żeby mieć ze sobą. No i pod ręką. I zresztą nawet wychodząc gdzieś tak na miasto, ja już nie mówię o samych podróżach, to warto jest po prostu coś takiego mieć ze sobą. Dobra, no to chyba dzisiaj na tyle, jeżeli chodzi o wyposażenie medyczne osoby dializowanej w domu. Pewnie ono się będzie troszeczkę różnić, bo my mamy też bardzo dużo chorób współistniejących i niektórzy będą potrzebowali czegoś więcej, niektórzy może już z czegoś mogą zrezygnować, bo ktoś na przykład, nie wiem, no, chociaż nie wiem, z czego by tu zrezygnować, no z tego stetoskopu to można zrezygnować, bo przetokę świetnie słychać i czuć tak. Dokładnie. Chyba, że ktoś ma słabo wyczuwalną i na przykład ma bardzo niskie ciśnienia już od samego początku, lub w ogóle jest niskociśnieniowcem, no to myślę, że to mu się wtedy przyda, bo to łatwiej wyczuć. A wiecie, że czas jest bardzo, bardzo kluczowy w tej sytuacji, jeżeli wyczujecie, że przetoka jakoś nie tak chodzi. Ja chciałam Wam jeszcze tutaj przeczytać uzupełnienie. Tylko zajrzę sobie w moją ściągę, którą dostałam od Sylwii po publikacji mojego poprzedniego filmu. Była tak miła, że mi napisała swoje uwagi. Jest tego trochę, co bardzo doceniam, no bo to już jest specjalistka i to dobra specjalistka, jeżeli chodzi o przetoki, to no. Ja pamiętam, jak Sylwię pierwszy raz mój mózg skojarzył, zajarzył, jak już byłam odtruta trochę. To pamiętam, że byłam po operacji wytworzenia przetoki i ona patrzyła, czy mi się tam dobrze goi. Akurat był zdjęty opatrunek i zapytała, czy może zrobić zdjęcie. I ja sobie pomyślałam, nic nie mówiłam, bo ja wtedy to w ogóle niewiele chciałam mówić do tych ludzi, bo to mnie wszystko tak przerażało, że ja siedziałam cicho za przeproszeniem, a potem się martwiłam i szukałam informacji. I Sylwia wydała mi się młodą studentką, która pierwszy raz w życiu widzi przetokę. A to nieprawda, bo już miała chyba 20 lat doświadczenia. Po prostu tak wyglądała. Sorry, Sylwia. No tak, i właśnie to jest ta pierwsza rzecz, na którą ona zwróciła uwagę, o której ja zapomniałam. To było to, że, bo ja powiedziałam w poprzednim filmie, że jeżeli ktoś ma słabe żyły i nie może mieć przetoki, no to już wtedy zostaje cewnik. No nie, właśnie. I to jest to, co ja powinnam była pamiętać, bo kiedyś koło mnie się dializował taki pan i on właśnie miał to rozwiązanie, czym jest sztuczna przetoka. To się nazywa proteza naczyniowa, czyli Goretex. I z tego, co ja pamiętam, to były jakieś plusy, że ja nawet kiedyś myślałam, że kurde, wolałabym mieć sztuczną niż prawdziwą. Chyba to, że tam się na tym nie robią takie tętniaki, no nie wiem. W każdym bądź razie kolejna rzecz, to już mi Sylwia uściśliła, że jedną dobę jest się hospitalizowanym po wytworzeniu przetoki i tam właśnie was nauczą zmiany opatrunku, no i powinniście uzyskać informacje na temat podstawowych zasad, jak stosować, jak opiekować się swoją przetoką. Szwy są usuwane, ja tu mówiłam chyba o 10 dniach, Sylwia mówi 10 do 14, bo to jest sprawa indywidualna, no wiadomo, i zwróciła uwagę na to, że u cukrzyków trwa to troszeczkę dłużej. I to jest bardzo zasadne i zrozumiałe, bo sami wiecie, że u cukrzyków wszystko goi się zupełnie inaczej, a sporo z nas ma cukrzycę czy jakiś taki problem, bo nie ukrywajmy, ale nerki, które są niszczone przez cukier, bardzo często
są zniszczone na tyle, że wymagamy już dializoterapii. Dobrze, co tu jeszcze? No tak, że pacjent powinien wyczuć szum i tętnienie, no to o tym mówiłam. Nie wolno zawijać ani bandażować ręki, tak, nie wolno jej też uciskać, co się oczywiście powtórzę. Sylwia mówiła, żeby smarować 3-4 razy dziennie cienką warstwą, aż ona się wchłonie. Tutaj mówię o tym kremie z heparyną, żelu z heparyną. No i właśnie, Sylwia mi napisała, że Fortiven, o którym mówiłam, którego byłam tak pewna, nie jest dostępny w tej chwili, więc jakby proponują Lotion lub Heparin Forte. Ja pamiętam, że Heparin Forte jest z firmy Hasco i on jest w dość dobrej cenie i jest też taki fajny, lekki i nie śmierdzi, więc no to jest dobra opcja. Dodatkowo, o czym nie wiedziałam w ogóle, Sylwia pisze, żeby smarować to tą maścią, tym kremem z heparyną lub żelem z heparyną, albo na przemian z maścią z arniki lub maścią z kasztanowca, ale to wtedy, jak jest zasinienie i obrzęk ręki. I ja mówiłam o tym, że jeżeli przekujemy przetokę, to przekładamy lód. Sylwia mówi, że lepsze jest okład żelowy, bo jest bardziej elastyczny, lekki i się fajnie układa na skórze. Trzeba mieć do tego dostęp, no. To jest fajna rzecz. O właśnie, te takie opatrunki żelowe, 10 zł kosztuje jeden, który można sobie tak wyjąć, wiecie, jak taką żelatynę i przykleić do rany, to jest cudo, to jest totalny game changer. Jakby ja już niczym innym żadnych ran nie będę leczyła jak tym. Tylko nie przykleję tylko na przetokę, bo to nie jest do przetoki. To jest do jakichś tam krwawień, uszkodzeń innych, drobnych, mechanicznych, takich, wiecie, właśnie jak się zatniemy nożem czy czymś, to działa antybakteryjnie i przyspiesza gojenie, a mamy cały czas tam ochronę. No dobrze, aha, ja jeszcze mówiłam o tym, że można dźwigać mniej więcej do 1,5 kg tą ręką z przetoką. Sylwia mówi, że do 3 kg, więc jest dużo lepiej. Czas tamowania, no okej. Okay. Słuchaj, dotykaj, patrz. To są spostrzeżenia i wskazówki od Sylwii. Sylwia w ogóle jest bardzo zaangażowana. Od samego początku sprawdzała, co ja tu do Was mówię, żeby nie było. Czy ja uważam, że to bardzo dobrze, bo jest osobą do tego jak najbardziej uwarunkowaną, bo jest specjalistką. Pracuje całym sercem dla pacjenta, dla firmy, jest zaangażowana bardziej. Nie widziałam tego gdzie indziej, żeby aż tak. Może po prostu za krótko byłam na innych stacjach, żeby to ocenić. Chociaż na niektórych bywałam po miesiąc czasu i nie widziałam tak zaangażowanej oddziałowej. Sylwia po prostu jest wszędzie. No tak, i każda nieprawidłowość w działaniu przetoki trzeba zgłaszać. Ja to mówię w każdym momencie, kiedy wspominam o przetoce. Słuchajcie, na teraz kończę, bo to już jest prawie półgodzinny film, wystarczy. Sylwia obiecała mi przesłać jakieś takie rzetelniejsze materiały niż z mojej głowy na temat cewnika. Ja miałam cewnik tylko ostry, kasowy, a chciałabym Wam podać wiedzę na temat cewnika permanentnego. I myślę, że wspólnie to ogarniemy, w sensie jak ja dostanę te materiały i przygotuję dla Was następny filmik. Jeżeli cenicie sobie treści, które dla Was przygotowuję, to możecie, przepraszam, to możecie zostać moimi patronami na Patronite. Ja linki wszystkie zostawiam Wam pod tym filmem. Będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie ten kanał, bo to mi bardzo pomoże. No i co? Dobrego wieczoru. Trzymajcie się, kochani. Pa.